Jestem przybyszym Jastrzębia. Przychodząc tutaj do pracy, związałem los swój z kopalnią, z węglem. Początek naszego pobytu tutaj w Jastrzębiu był trudny, to znaczy pod tym względem, że nie było odpowiednich dróg. W zasadzie był wielki plac budowy, który zresztą do dzisiaj jest i Jastrzębie jako takie rośnie nam bardzo szybko. No, trzeba zaznaczyć, że od tego okresu zmieniło się bardzo dużo na lepsze. Historia rozpoczęła się od obserwacji mojego ojca Józefa. To w nim dostrzegłem pewną wyjątkowość, która była głównym powodem powstania tego filmu. Mój tata urodził się w małej wsi Jakubów. Ludzi stamtąd nazywano scyzorykami, a tu gdzie przyjechał, gorolami. Przyjechał na Śląsk do Jastrzębia za namową kolegów, których spotkał w sanatorium. Usłyszał wtedy, że na Śląsku w Jastrzębiu trwa budowa miasta oraz kopalń. I że są potrzebni ludzie do pracy. Wyjechał z mojej wioski jako ostatni z rodziny, ale zanim wyjechał, wybudował rodzicom dom i zaraz po żniwach wyruszył szukać lepszego życia. Ten film, drogi widzu, jest podróżą ukazującą ludzkie pragnienia oraz marzenia. A po części to opowieść o miejscu, w którym spotkała się cała Polska. Thank you.
przyjechałem z małej miejscowości, nazywa się Iwkowa, to jest powiat brzeski. Kiedyś to było województwo krakowskie, teraz to jest małopolskie. Moja miejscowość jest to teren podgórski, bo to jest między Brzeskiem a Nowym Sączem. To jest taki teren podkarpacki. No i tam moja miejscowość to była dosyć duża, bo to prawie już było wtedy 400 numerów. To jak na te warunki, to była dosyć duża. Jak się trochę podrosło, to już do szkoły się zaczęło chodzić, do podstawówki. No to jedyne zajęcie, co było, pomagało się w gospodarstwie. Pasło się krowy, czy tam inne rzeczy się wykonywało. Tam przy żniwach to się tam zbierało kłosie. Przy koszeniu trawy, no to znowuż tam się suszyło tu trawę. No i tak ten czas leciał. Po skończeniu szkoły był werbunek do firm różnych przedsiębiorstw na Śląsku, bo tu brakowało ludzi do roboty i agitowali po szkołach na różne zawody. Mówił, takie warunki są. Zarobki, że są dobre, no bo faktycznie tu na Śląsku były najlepsze zarobki wtedy. Robotę na sprzęcie, bo to nie żeby robił fizycznie, tylko na sprzęcie, na koparce albo na sprzęcie. I warunki życiowe były dosyć dobre, propozycje były dobre i mieszkanie, była możliwość szybko dostać mieszkanie. Pierwszy raz, jak przyjechałem na Śląsk, no to do Świętochowic. No a jak się przyjechałem, to mi dali skierowanie do tego tu znowuż na Moszczenicę, że kopalnia była w budowie, bo to jeszcze nie było oddane do tego. No ale jak już przyjechałem tym pociągiem na Moszczenicę, dalej pociąg nie jechał, no to trzeba było szukać, zgłosić się na budowę. To były godziny popołudniowe. Przyszedłem, nie było nikogo. Bo to po południu to już prawie nikt nie robił. No był stróż. No i pytam się stróża, jak tu tak z tego, że mam skierowanie to na koparkę. No i tego, ale mówi, synku, dzisiaj to nie załatwisz nic, bo to już jest wszyscy po robocie. Telefonów nie było wtedy, bo to nie było. To były lata 63 rok. To było z tego, musisz czekać do jutra. Prześpij się gdzieś tu, no to gdzieś na terenie budowy, to tak jakoś to noc przemęczyłem. Rano, no to już był większy ruch, bo to spycharki się zaczęły ruszać, koparki, tego, no i powiedzieli mi, gdzie mam iść do biura. Pooglądali to z tego i mówią, na maszynę, na koparkę pójdziesz na Jastrzębie. Tam se znajdziesz mieszkanie, gdzieś tam na wsi. Zaszedłem to do takiego gospodarstwa. Pytam się, czy mieszkanie by tu było na tym. Ale tak popatrzyli na mnie i powiedzieli, nie ma mieszkania. Że muszę iść gdzie indziej szukać. No ale to mówię, nie ma, to wychodzę, do widzenia i z tego. Wyszedłem na zewnątrz. I z powrotem mnie woła, ten chłop mnie tam woła, nie? Mówi, wróć się tu i pyta się mnie, skąd ty pochodzisz? No ja mówię, no z krakowskiego. Ale mówi dokładnie skąd. No i mówię mu, to miejscowość Iwkowa. No i on tak mówi, no dobre, jak tam, stamtąd pochodzisz, to mówię, no to będziesz tu mieszkał. No i później się okazało, że ten chłop poznał mnie po akcencie, że to taki mój akcent, on mówi, on pochodzi tam z tej następnej miejscowości. No i mieszkałem tam przez 3 miesiące. W 63 roku to dopiero budowali ulicę Śląską. To były pierwsze bloki na ulicy Śląskiej. Główna ulica, bo to teraz jest Rondo i tam ta ulica 1 Maja, to była główna ulica.
no to przeważnie to tam było, lipy tam rosły. Takie potężne lipy tam były, cała ulica była obsadzona lipami. W Zdroju, no to już tam były restauracja, po jednej stronie, po drugiej stronie ulicy był kościół, sklepy większe, co już zaczęli budować. Oddanie, no był fotograf, fryzjer, park był w Zdroju, no ten park był od dawna. W niedzielę czy tam po pracy się szło do parku, można było pochodzić, pospacerować, można było iść do kina, tylko było ciężko bilety dostać, bo to było jedno kino, a ludzi było dosyć dużo, bo to tak przeważnie było dużo tych domów górnika, to tam tych ludzi mieszkało dużo, do kina to tak rzadko. W początku na Śląskiej to budowali z pustaków i z cegły. Później już tam, jak już wybudowali fabrykę na Bziu, no to już trochę 65 czy tego, to już zaczynali wozić płyty na te bloki. To już musiały być drogi dojazdowe, musiały być utwardzone i z tego. Trochę takie było zdziwienie, bo to z płyt stawiali bloki. No postęp był, bo to nieraz tak było, że w ciągu miesiąca nie było bloku, a w ciągu miesiąca blok powstał. W stanie surowym, ale był, no ale blok. Jakoś się przyzwyczaiłem do tego, no z początku, bo to tam robiło takie wrażenie, no bo jest puste pole, nie ma nic, tu były żniwa, zboże skoszone i wchodzą maszyny i robią przygotowkę pod osiedle, pod jakiś tam jeden blok, drugi blok, trzeci blok. Na Moszynicy słynno była taka bar Siódemka. No to tam było różnie. Tam ludzie się schodzili no, na piwo, na ten, porozmawiać, po tego, no ale było i tak, że i też się pobili. No. Bo tam zawsze były jakieś tam zadziory o dziewczyny, czy o jakieś tam z tego, czy kłótnie między sobą. Otóż miejscowi nieraz z tymi werbusami, czy gorolami, czy jak to tam jedni nazywali werbusy, gorole, czy tam jakieś tam z tego. No to zależy, jakie tam było towarzystwo. No. A też się zdarzały bójki. No wiadomo, ja w każdej miejscowości, co jest napływ ludzi, z różnych stron, to jest, różne sytuacje są. Nazywam się Witczak Marian Izydor, lat 80, rodem jestem z ziemi kieleckiej. Tu przyjechałem w latach 64. To była ziemia opoczyńska, to taka wioska po prostu, kolonia Mikołowic. Było w tej kolonii 14, było tam zabudowań, rolnictwo, wychowywałem się przy mamie i babci, bo tam chodziłem do szkoły jednej, jak dalej później. Taka gmina była Mniszków, tam mieliśmy szkołę. Ponad 3 km. Zima, lato chodziliśmy na pieszo, bo nie było transportu. Warunki były ciężkie. To były te lata takie, nim to szkołę skończyłem. Później zacząłem pracować, no troszkę tam u rolników, jak to się mówiło. Później na budowie Łódź, to zrezygnowałem, bardzo daleko to było dojeżdżać. Przeniosłem się w miejscowość Piotrków Trybunalski. No to też na budowie, też budowa, no, słabe zarobki, jak kiedyś zarabiali. Dojazd daleko, ponad 25 km. Zarabiając, no to musiałem mamie też pomóc, bo była bieda.
nie mieliśmy takiego gospodarstwa dużego. Mama miała hektar pola. No z tego trzeba było wyżyć. A jeszcze mi mieli babcię, staruszkę, która miała około setki lat. Trzeba było utrzymać, opiekować. Jak najdalej wyjechać, żeby zarobić te parę groszy i pomóż tej rodzinie, żeby nie żyć w tej biedzie jak niektórzy. Nośmy się tak z kolegą obydwa umówili, startujemy w świat. Który to był? No to był 64 chyba, wiesz, żebym ci nie schłamał, ter nie strzelił. Dojechaliśmy z Katowic do Jaworzna najpierw, bo tam byliśmy kierowani. No a jak się okazało, że nie ma przyjęć, a spotkaliśmy na stacji takich dwóch kolegów w naszym wieku. Mówi, jedźcie z nami do Jastrzębia. Przyjmują wszystko, ile jest. Ile ludzi jest, ile przyjmują. Tuśmy dotarli na Górne. A z Górnego na pieszo dotarliśmy na kopalnię Jastrzębie. No tu otwierali z otwartymi rękami, bo potrzebowali każdą ilość. Dali za rozkierowania i zapotrzebowanie na hotel, tam żeby można było się zadomowić. Dostaliśmy akurat jeden pokój z kolegą. No żeśmy byli już zadowoleni. Teraz kierunek, gdzie kierować się, jak to się mówi, do miasta Jastrzębie. No to było 2 kilometry od kopalni, bloki. W budowie bloki, jeszcze raz bloki. Dwie knajpki, no dwie gospody, co tam można coś było zjeść, pożywić się. No i budowa w koło. Park, więcej nic. Na werbunek ludzi jechali samochodem z zaopatrzeniem. Rolnik, który tam gdzieś robił, w Kielecki czy gdzieś, stawali, wołali go, wsiadaj do samochodu, dali mu tam, jak to się mówi, pojeść, popić to, wsiadaj na kopalnię jak chcesz, masz robotę, masz wszystko, masz mieszkanie i to. I tak mówili na nich łapańcy, połapali go, tych robotników i tu przywozili. Łapańce to było jedno, a jechał też taki jeden, co werbował. No teraz jak przykładowo bym cię spotkał gdzieś, i ci oferował pracę, dostaniesz tyle zarobku, dostaniesz mieszkanie, wszystko jak to się mówi. To cię werbowałem. Jak przychodził na szkolenie, to zaraz się pytałem, za ileś tu przyjechał, nie? No, czy cię się pytałem, czy go werbowali, czy za kiełbasę, czy za flaszkę, czy tak, nie? No, to tak było, no. A na hotelu to byli z całej Polski. Tu było hoteli, kochany, jak wracaliśmy z pracy, przykładowo z pierwszej zmiany. Szliśmy na stołówkę, postołówka była, zjedliśmy obiad, przychodziliśmy na hotel. Czytaliśmy pracę, czytaliśmy książki, bo nie było gdzie wyjść. Jeżeli chciałeś wyjść do zdroju czy gdzieś, to musiałeś iść 2-3 osoby z obstawą, nie? Czy tam się piwa napić albo coś. Niepotrzebne no mieszkanie było, bo miałem też książeczkę założoną mieszkaniową. W każdej chwili mogłem dostać mieszkanie, ale na hotelu już my mieli, jak to się mówi, swój pokoik, tam mieszkali, stołówkęśmy mieli, tylko praca, hotel, praca, hotel, praca, hotel. Bardzo tych młodych dużo było. Miałem duże problemy, bo strasznie się boli na dół zjechać. Boli się, trzymali się mnie. Nie, i Marynę, te kapotę mi potargali. Ze strachu tą windą na dół. Bać się nie bałem, bo kolega się bał strasznie windą zjeżdżać. Ja się nie bałem, bo tak na wieżowcu już tak jeździłem windą w Łodzi i tamtego nie bałem się. No. Choć człowiek się bał, to musiał, bo musiał jakoś pracować. No. Miałem instruktora, który na dole w tych pierwszych dniach mnie uczył wszystkiego, oprowadzał, jak to wygląda, nie? I tak się pracowało powolutku, powolutku, lata, latami. Później zdobyłem tak samo instruktora, zdobyłem zawód cieśli, tak zwanego górniczego. Pracowałem z taką dużą wydajnością, dostałem medale za to, za pracę.
No i tak się pracowało aż do emerytury, kochany. No. Kopalnia Jastrzębie, kopalnia Moszczenica, Zofiówka, Pniówek, 1 Maj, 6 kopalń, nie? I hoteli, Fol, bo dużo ludności tego, tych było. No jak taka lastra pojechała gdzieś. Tu na Śląsku byli mi niemiło widziani. Nie mogę jedna, dwie osoby jechać za obręb Jastrzębia, jechać gdzieś, jakie były tam odpust, czy zabawa, czy coś. Nienawidzieli nas. Bo to nazywali nas łapańcami. Bo nawet i w pracy się czepiali. Tylko nas się bali, bo my byli ostro nastawieni do nich. Jak pracujemy, to pracujemy. A co inne za bramą, co innego na dole, nie? Ja akurat jak zapoznałem żonę, nie? Żyliśmy cywilni i dostałem za miesiąc czasu mieszkanie. To normalne, puste mieszkanie, czy jak oddawał budownictwo, nie? Tylko dostawałeś skierowanie, klucze, proszę bardzo, umeblujcie się, utegujcie się. Jo. Dla nas było, uciecha była, no bo akurat tu po ślubie, nie? Mam żonę, inne życie było, nie? Już nie musiałem, jak się mówi, słuchać tego dzwonka rano, jak tam na hotelu było, jak co, jak tego się mówi. To było, oj, oj, taki młyn był, tyle hoteli, tyle ludności, tyle tych rozmaitych ludzi. A tak jak swoje, to swoje, no. Ściągłem swoją mamę do nas, żeby, jak to się mówi, te parę dni przed zakończeniem swojego życia zobaczyła, jak się żyje, jak na wsi, a jak w mieście. No była zadowolona. Wioska nazywa się Strzykocin, gmina Brojce, a wyjechałem stamtąd w 1985 roku. Przyjechałem tutaj mając 15 lat, zaraz po szkole podstawowej, do szkoły górniczej na harcerskiej. No, dzieciństwo było raczej chyba normalne, tak nie wiem, no tak każdy. Jak był Janosik, to ludzie, to żeśmy latali z ciupagami, jak byli pancerni, to żeśmy latali z karabinami, no to była zabawa, nie? Ogólnie było tak, że do domu rodzice mieli problem nas zagonić, no bo człowiek no, starał się latać jak to dzieci, no bawiliśmy się, tak? Nikt nie patrzył, żeby lecieć do domu, tylko jak najdłużej być na tym, na placu, na zewnątrz. Nie? Mama nie pracowała, zajmowała się domem, no ale mieliśmy, nie wiem, kurki, świnki czy coś tam, no to trzeba było rodzicom pomóc. Tata osobiście był, pracował w PGR-ze, jeździł traktorem, czyli traktorzysta. No, a w żniwa jeździł kombajnem, czyli bizonem, bo jak były żniwa, no to był wtedy kombajnistą, nie? Ale ogólnie całe właśnie moje dzieciństwo to było na wiosce popegeerowskiej. U siebie to miałem papiery złożone w zawodówce mechanik kierowca pojazdów samochodówek w Kamieniu Pomorskim. A tutaj na Śląsk wybierał się wujek do pracy, w cudzysłowie za chlebem. No i była taka rozmowa, no dobrze, no on do pracy, no to ja bym chciał niby do szkoły tutaj. Widzę, się troszkę sprzeciwiali, no ale powiedzmy, że przystali na to. No i sytuacja była taka, że przyjechaliśmy tu właśnie we dwójkę z wujkiem. W racji tej, że to był już sierpień, no to był po prostu problem z miejscami w szkole. Ja po prostu od małego lubię bawić się elektryką i chciałem jechać za elektryka. Za elektryka już nie było miejsc, no to mówię, no to za ślusarza. Za ślusarza też już nie było miejsc, no to już w końcu zostało na górniku. No i w 1985 właśnie, żem zaczął szkołę górniczą na ulicy Harcerskiej. Zobaczyłem, jakby to powiedzieć, miasto z dużej litery. No bo u nas akurat miejscowości, miasteczka, które były w pobliżu, na przykład Trzewiatów, w którym się urodziłem, no i później Gryfice, no to są miasteczka, no ale nie było tych, nie ma
przynajmniej wtedy nie było takich w cudzysłowie wieżowców, no bo bloki 10-piętrowe to już były wieżowce. No a tutaj właśnie pierwszy właśnie taki obraz, który się zobaczył, no to turystyczną, no i napis Osiedle Barbary bodajże tam jest, pisze na tym. No to właśnie takie pozytywne, że to duże, że to tyle ludzi tu musi mieszkać w jednym bloku, nie? No i ogólnie jako Jastrzębie, no to już takie wrażenie pozytywne. Powiedzmy, że schludne, czyste, zadbane. Wtedy jeszcze było praktycznie wszystko jeszcze nowe, te bloki odmalowane to było. No to było faktycznie fajne, pozytywne ten wrażenie. Na początku może troszkę było inaczej z tego względu, że jakby to powiedzieć, mieliśmy wychowawcę, który powiedzmy czuwał nad nami, pilnował nas. No lekcje się odrabiało, wiadomo, po przyjściu ze szkoły, no to później jedynie na początku tego było takie coś, że no, trzeba było o siebie zadbać, tak? Czyli trzeba było zrobić samemu pranie, trzeba było to, nie wiem, wysuszyć, no była suszarnia, nie było problemów, trzeba było to później sobie jakoś tam odpracować. Dla mnie to była nowość, no bo już mając 15 lat, no to przez te 15 lat mną się opiekowała mama, tak? Mną, siostrą, bo akurat jeszcze rodzeństwo mam. No to w domu czy prasowanie, czy pranie, to wszystko robiła mama, no a tu jednak trzeba było się nauczyć tego. No i powiedzmy, że cenię sobie to, bo to była taka pierwsza, jakby to powiedzieć, no pierwsza szkoła życia, coś takiego. Że człowiek musiał się troszkę usamodzielnić, no i samemu sobie jakoś radzić. No ogólnie nie bałem się tego, że wyjeżdżam. Wiedziałem, że jadę z kimś, czyli z wujkiem, także ja tutaj no nie miałem żadnego strachu, żadnych obaw. No jedynie co, no to że rozłąka z rodziną. No wszystko idzie przeżyć, wszystko idzie znieść. W życiu zawsze się starałem starać się, nie wiem, trzymać po środku. Ani z przodu, ani z tyłu, no i powiedzmy, że no jakoś to było, no. Jest takie powiedzenie, nie wiem, czy powinienem to powiedzieć, ale strachu i pieniędzy to ja nigdy za wiele nie miałem. Także tu, jadąc tutaj, jakoś się nie bałem, nie? W takiej wioskach po PGR-owskiej był problem z pracą. Znaczy, może nie tyle problem, co bo praca była. No ale to była ciężka praca. Jak to mówią, czas pracy nielimitowany. Tu jednak człowiek, jak przyjechał na kopalnię, no to zjechał na dół, 7,5 godziny, wyjechał, nic go więcej nie interesowało. A w PGR-ze niestety, jeśli ktoś, nie wiem, ma rodzinę, znajomych, czy też sam był, czy się wychował, no to dobrze wie, że tam jest praca praktycznie od rana do wieczora. No i też do lekkich to nie należy. No i nie ma, że jest wolna sobota, czy wolna niedziela, bo powiedzmy, jest praca, no to trzeba ją wykonać. Niestety to się robiło. Nie? Głównie było utarte takie, że no, to jest kopalnia, że to jest praca pod ziemią, że to jest bardzo niebezpieczne. Nie? Wypadki się zdarzają wszędzie, także równie dobrze mogę iść chodnikiem, się przewrócić i też mogę tego nie przeżyć, prawda? No i na początku właśnie rodzice się obawiali tego, że to jednak praca jest pod ziemią. No ale w sumie powiedzmy, że jakoś tam przystali na to, wyrazili pozwolenie, no że jednak mogłem tutaj wyjechać. Nie? Dla mnie też to była troszkę taka abstrakcja, bo jakby nie patrzyłem, to 15 lat było się w domu, przy mamie, przy rodzicach. W sumie nigdzie poza domem. No a tutaj jednak trzeba było dom opuścić, no i mieszkać już w internacie, nie? Także to była taka, jakby to powiedzieć, pierwsza taka szkoła życia. Przyjechałam z miejscowości, nazywa się Stare Kurowo. To było kiedyś województwo zielonogórskie, a teraz jest województwo lubuskie. Tam spędziłam dzieciństwo do 21 roku. Tata pracował w lesie, był drwalem. Mama była gospodyni domowa, mieliśmy trochę pola, ziemniaki, zboże, no to się szło w pole. No wychowywała dzieci, po prostu szkołę podstawową skończyłam i miałam marzenia być zawsze ekspedientką. Bardzo chciałam sprzedawać w sklepie. Byłam malutka, miałam w domu piaskownicę i zawsze sprzedawałam mąkę, cukier, sól, ważyłam piasek i zawsze od malutkich lat, od dzieciństwa chciałam być ekspedientką. Takie były moje marzenia. No i praktycznie mi się moje marzenia spełniły, nie?
Była bieda w domu po prostu. Ja musiałam iść do pracy, bo była bieda, musiałam rodzicom pomagać. Oczywiście ja pensję musiałam co do złotówki oddawać. Ja nie dostawałam nic, po prostu no była bieda, musiałam dać na życie. No cośkolwiek tam mi rodzice zawsze kupili. No nie było tak wesoło, nie ma o czym tak za dużo gadać, bo to nie należy do przyjemności. Ojciec nam usiadł z nami i powiedział: jako takie wykształcenie ci dałem, macie 10 palców i się dorabiajcie, bo nam rodzice nic nie dali. Nic nie dali, bo nie było z czego, bo była bieda w domu, nie? Wyszłam za mąż. Mąż pracował na kopalni w Jastrzębiu. No i przyjechałam za mężem. Także ja tu przyjechałam już na gotowe. Mój mąż miał mieszkanie, ładnie urządzone jako tako, wiesz, wersalkę miał, mebelki w kuchni, pościel, firanki w oknie. No i myśmy przyjechali z kartonami, z prezentami po ślubie, po weselu. No i tak pomalutku żeśmy się urządzali i... No i tak żyjemy. Tyle. O, 55. Ja przyjechałam tutaj do męża w 68 roku. Na Śląskiej żeśmy mieszkali, naprzeciwko budowali jedyneczkę, to była stołówka, byli sami więźniowie. Mąż mi najpierw kupił gumowce, bo było straszne błoto. Był tylko jeden sklep, tam za tą jedyneczką, ogólny taki. No, nie bardzo byłam taka zadowolona. Ja tu nikogo nie znałam, ja tu byłam taka samotna, no nieraz mi łezka się nawet uroniła, powiem ci szczerze, jak mąż poszedł do pracy. No wiesz, byłam młoda, 21 lat, miałam to tego, nie miałam żadnych koleżanek takich, nie, jedynie tylko mąż był. No później miałam sąsiadkę, żeśmy się tak zapoznały, obok, zaraz. No to żeśmy tak troszeczkę, no fajna była sąsiadka, bardzo fajna, nawet mnie dużo nauczyła, bo ja tak za dużo też nie umiałam, bo ja byłam w internacie, się nie zdążyłam nauczyć wszystkiego, mama mnie też nie... Pamiętam, jak sos pierwszy raz robiłam mężowi, to musiałam go wyrzucić, bo jakieś... wiem, że mama jakąś zaklepkę robiła, ale to trzeba było mniej mąki dać chyba, bo ta zaklepka mi się zrobiła bardzo gęsta i wiesz, ten obiad był taki trochę nie bardzo, no ale... Ja się uczyłam dopiero, nie? Było to przede wszystkim, bo to się miasto rozbudowywało, nie? No praca. Dzieckiem byłeś zajęty w domu, to cośkolwiek trzeba było zrobić. Przyjechałam do Jastrzębia. To zaraz szukałam sobie sklepu sama, bo już zdecydowałam po prostu, nie rządzili mną rodzice, tylko ja sobą rządziłam i chciałam koniecznie pracować w sklepie. Także dla mnie sklep to był... Ja mogłam być cały dzień w sklepie, nawet robić 2-3 godziny nadgodzin. Ja bardzo lubiłam swoje... Ja kochałam wręcz moją pracę. Ja nie lubiłam kierownikować, ja lubiłam być za ladą. Dla mnie klient to się liczył. No, najgorzej było, jak nastały kartki. To była tragedia. No, to była moja praca na turystycznej. No, tam to już była tragedia, jak te kartki nastały. To nie bardzo nas tam ludzie chwalili, że mało towaru, że to, bo ludzie myśleli, że jak kartki będą, że będzie wszystko. A to było jednak troszeczkę inaczej. No, ale powoli ludzie się do tego przyzwyczajali, że trzeba było ten towar dzielić. Ja bardzo tęskniłam. Ja jednego razu kombinowałam urlop, bo dyrektor mnie nie chciał dać wolnego, ale już tak tęskniłam za domem, tak tęskniłam, a ja mam bardzo daleko, bo ja całą noc muszę jechać. A kiedyś jazda pociągiem to była na wisząco, bo się stało albo przy ubikacji, były takie przecież przepełnione pociągi, że się w głowie nie mieści, a my samochodu nie mieliśmy. To nieraz jechałam całą noc, jak zajeżdżałam do domu, to byłam wykończona. Były pociągi tak przeładowane, przecież ludzie kiedyś to wsiadali nie drzwiami, tylko oknami wsiadali do pociągu. No tak po śląsku to tak raczej nie mówili, żebym ja nie rozumiała tego śląskiego. Tam toć, czy to, ten toć, to ja się też nauczyłam, nawet jak jechałam do domu, to nieraz tak mówiłam toć, to tak musiałam się tłumaczyć, co to jest ten słowo toć, nie? No, ale to tak raczej
normalnie ludzie się odzywali, takim językiem chyba jak i ja mówiłam. Tak. Ja się nie spotkałam, żeby tak, no pracowałam tam na turystycznej, no to Ślązaczki takie, ale raczej taki ten język zrozumiały i dla mnie nie był trudny. No tam nieraz mówili łapańcy czy coś na nas, nie? Ale mi to nie przeszkadzało. Absolutnie. Miał wypadek raz, no to bardzo przeżywałam, nawet dzwoniłam, bo to jakoś wtedy, nie wiem, już nie pamiętam jak to było, to jeszcze mi skrzyczał, że dzwoniłam. No zawsze się martwiłam, czy wróci, jak przecież wypadki kiedyś były bez przerwy, nie? To człowiek się martwił, okropnie, zawsze. Kiedyś powiedział, że pójdzie na ścianę pracować, bo chciał iść na ścianę pracować. Absolutnie mu powiedziałam, nie na ścianę. Jak pójdziesz na ścianę pracować, to ja wyjeżdżam z Jastrzębia. Od razu mu tak powiedziałam. Bank Spółdzielczy się wybudował cały szereg sklepów, nowych sklepów, z tym, że nie zdążyłem się rodziców zapytać, jak to się stało, że oni się tam znaleźli, bo musiała być jakaś reklama, jakaś informacja, bo okazuje się, że prawie w tych sklepach byli sami mieszkańcy właśnie powiatu wągrowieckiego, nawet niektórzy się bezpośrednio z sobą znali. Tam się znaleźli moi rodzice w Łowiczu. I tam się urodziłem w 1938 roku, rok przed wojną. Łowicz miał wtedy, dzisiaj ma 30 tysięcy, wtedy miał około 20 tysięcy. To było takie miasto, no niezbyt może nawet ładne, no nie wiem. Rynek, słynny rynek jest jeden z niewielu w Europie, trójkątny rynek jest. Było takie miasto raczej rolnicze. Nie było praktycznie żadnego przemysłu, a tam jakaś garzarnia, jakaś tam sztuka ludowa, takie drobne zakłady. Natomiast nie było przemysłu. Dopiero w 60-tych latach zaczęto budować zakłady przemysłu owocowo-warzywnego Łowicz, istniejące do dzisiaj. Ja w tych zakładach nawet pracowałem kilka lat, żona również pracowała, tam się poznaliśmy zresztą. Moim marzeniem to były podróże, zobaczyć inne sąsiednie kraje. To było wtedy nieosiągalne, w ogóle nieosiągalne. Nawet wtedy lata 50., 60. to u nas tu nie było nawet jakichkolwiek zachodnich towarów, żeby cokolwiek zobaczyć. Głównym powodem tylko i wyłącznie było prawdopodobieństwo uzyskania tutaj mieszkania. Myśmy z żoną się rok przed przyjazdem tutaj pobrali. Mieszkaliśmy w wynajętym pokoiku. Zapisaliśmy się na kandydatów, tak się tam wtedy nazywało, do członka spółdzielni. Wpłaciliśmy jakieś tam wpisowe, które było wymagane. No i otrzymaliśmy odpowiedź ze spółdzielni mieszkaniowej, że otrzymamy mieszkanie nie wcześniej jak po 80 roku, czyli po 8-9 latach. Nie wcześniej. To było powodem, żeśmy się tu znaleźli, ale znaleźliśmy się nie wiedząc, że w Jastrzębie istnieje w ogóle takie miasto. Żony ciotka mieszkała w Wodzisławiu Śląskim i przyjeżdżała tam do rodziców, swoich rodziców, a dziadków mojej żony, którzy tam mieszkali w Łowiczu, czasami tam wakacje przyjeżdżała i też przyjechała wtedy z mężem i zobaczyła, że my żyjemy tu w takich warunkach, ciasnocie, bez perspektywy otrzymania mieszkania i powiedziała nam, że tu w Jastrzębiu prawdopodobnie, nie była też pewna, ale prawdopodobnie tutaj szybko dają mieszkania, rok, dwa i można otrzymać mieszkanie. Przysłała nam tam kartkę, wtedy nawet z telefonami był problem, to tam niech wszyscy mieli telefony. Tutaj w naszym bloku notabene to były dwa telefony, sekretarz partii i lekarz. No i wtedy ona nam zawiadomiła nas, że tu dowiadywała się koleżanka, tu gdzieś pracuje, na którejś kopalń, że tu są możliwości w ciągu roku, no może trochę dłużej, otrzymać mieszkanie. W związku z tym przyjechaliśmy tu do niej. I z jej mężem zrobiliśmy tu taki rekonesans, pojeździliśmy po tych kopalniach. Znaleźliśmy się też tu na Zofiówce i to nam powiedzieli, że tak, że owszem, mieszkania można do roku czasu powinno się dostać. No, zwiedziliśmy tutaj teren tutaj tych miasta, tych bloków, gdzie się buduje osiedli, bo już wtedy te pierwsze bloki powstawały.
No już było osiedle tutaj Pionierów i tutaj to osiedle było w trakcie budowy. Byłem w biurze ruchu załogi i chciałem się tam poinformować, jak to wygląda, jak z pracą, jak rzeczywiście z tymi mieszkaniami jest. No i takie otrzymałem informację, że do roku czasu można uzyskać mieszkanie. A pracę mamy dla wszystkich, bo pracy tutaj, rąk do pracy nam brakuje. Stycznia 72 znalazłem się na kopalni Zofiówka jako pracownik. Zamieszkałem na domu górnika, tam gdzie teraz tam koło Pabicha, tam jest tam Manhattan się wtedy nazywało. Tam były 3 bloki, teraz są 2. I rzeczywiście po 4 miesiącach, czyli prawie po tylu tygodniach, co tam bym lat musiał czekać, no już byłem na liście wywieszony, że mam przyznane mieszkanie. Pierwsze wrażenia, które tak mi zostały tu z Jastrzębia z pierwszych miesięcy mieszkania, to glina, błoto, pagórki, nie było przecież chodników jeszcze tak wszędzie, jak wystarczyło, że popadał deszcz, to płynęła glina. Wszędzie nie było trawników, które zatrzymują wodę, zatrzymują tą glinę, tak jak dzisiaj. Także takie było wrażenie troszeczkę przygnębiające, bym powiedział. Ale jako młodzi ludzie z tą perspektywą mieszkania, no to wydawało mi się, że jakoś to będzie dobrze. No. To nawet robiło pozytywne wrażenie, bo widać było, że to miasto rośnie. Myśmy tu już zamieszkali, jak powiadam, w czerwcu 72, to na Turystycznej stały dźwigi. Tam jeszcze, one już tam bloki stały, ale tam do 5., 6. piętra jeszcze były budowane, także z okien tu widzieliśmy, jak rosną bloki naprzeciwko, prawda? Oczywiście nie było infrastruktury, nie było sklepów, były, ale to wszystko było za mało dla tej ilości ludzi, którzy tu przyjechali. Tutaj się zaczęły właśnie te trudy dnia codziennego. Za chlebem trzeba było stać w kolejce. Raz przywieźli, raz nie przywieźli. Wszędzie kolejki, mało sklepów, a masa ludzi. I wszyscy potrzebują. O sklepie meblowym nie ma mowy. Trzeba było jeździć gdzieś po Rybnikach, ale tam też przecież były potrzeby duże. Także było bardzo trudno z meblami. Myśmy tutaj, tu w tym miejscu, to spaliśmy chyba przez 3 miesiące albo 4 na kołdrach. Nie mogliśmy kupić mebli jakiegoś tapczanu czy wersalki. Wtedy wszyscy byliśmy dla siebie obcy. No bo z tym, że nie wszyscy jednego dnia się oczywiście wprowadzali. No, myśmy się wprowadzili w czerwcu, inni się wprowadzili w sierpniu, we wrześniu. Stopniowo się zapełniał blok, nie wszyscy jednego dnia. Wszyscy byli młodzi, wtedy Jastrzębie było najmłodszym miastem w Polsce pod względem średniej wieku, no bo dzieci obniżały, a my też nie byliśmy starzy. Byli tu ludzie z najróżniejszych stron. Mieliśmy tu znajomych i z Gdańska, z Wałbrzycha, z Torunia, z Przemyśla, z Mazur. Także tu każdy prawie pochodził z innego regionu Polski. Byli tacy, którym się tu nie spodobało ani mieszkanie, mimo że było tak szybko osiągalne, a praca w szczególności, i też zrezygnowali. Też tacy byli, którzy tu do nas przyjechali z Głowicza i jednak nie podjęli tu pracy. Hanna, powiat Włodawa nad Bugiem. No i tu się urodziłam. Szkoła przede wszystkim. Podczas wakacji praca, nieważne czy taka, jak to się mówi, cięższa czy lżejsza, ale trzeba było rodzicom pomagać. Pomagać o drzewo przynieść, posprzątać coś, bo wiadomo, rodzice wychodzili do pola, opiekować się siostrą. No i takie inne. Na zabawy nie było czasu.
tylko troszkę w wakacje to tam. Ale też trzeba było całymi dniami coś tam wspomóc. Także życie nie było takie lekkie. Jak byłam takim podlotkiem, to jeszcze marzyło o jakimś życiu lepszym, lżejszym, ciekawszym. Ja zawsze lubiłam kawałeczek ziemi, kawałeczek działki, ogródka, podpatrywać jak to rośnie, iż niekoniecznie o korzyści, podpatrywać jak to rośnie, jak to kwitnie, jak to się rozwija. Natomiast nie lubiłam hektarów, ojejciu. Długo jechałam tu na żniwa, bo trzeba było, to jak patrzyłam na te łany tych najeżonych zbóż, to mnie ciarki przychodziły. Było, bo z początku było bardzo ciężko, a ja byłam bardzo młoda i już musiałam pomagać i nie było maszyn. Przecież to człowiek młody inaczej myśli niż teraz. Także ciężko, no właśnie z tego tytułu postanowiłam wyjechać. A że była okazja na to. Przyjechał kuzyn, młody faktycznie, na wakacje do nas. No i też pomagał wtedy konkretnie przy młóceniu zboża. Był upalny sierpień. Było bardzo ciężko, bo trzeba było tam nosić słomę na jakieś tam miejsce. No i on mi też pomagał i mówi tak, Lucyna, ty wyjeżdżaj stąd. Mówię, jak to? Jedź, zamieszkasz z nami, znajdziemy pracę i będzie ci lżej i lepiej. Zdecydowałam bardzo szybko. Oznajmiłam rodzicom, rodzice powiedzieli, jedz dziecko, może tobie będzie lżej. No trochę się bałam, bo trudno jest 20 lat spakować do walizki, jechać nieznane tam gdzieś. Ale mówię, w końcu tam jest rodzina i tam się zatrzymałam. I jeszcze rodzice tak mi powiedzieli, jedz dziecko, będzie lżej, a jak byłoby ci bardzo ciężko, to wracaj. I chleba nigdy nie zabraknie. No a przy pożegnaniu no jakby szybko się zdecydowałam. I rodzice też z błogosławieństwem. Tata błogosławił, mama płakała, ja też. No ale decyzja zapadła. Zwóz Gotartowice. To były zakłady urządzeń sygnalizacyjnych. Po prostu na produkcji pracowałam. Cieszyłam się na początek, bo była praca, no a pieniądz był potrzebny. Kiedy pani przyjeżdża do Jastrzębia? Do Jastrzębia 73. W Jastrzębiu, jak wyszłam za mąż, to mąż dostał mieszkanie. A że tam było, mieszkania były do wyboru, ładne, nowe, no coś pięknego. I zwłaszcza, że nie wchodziliśmy pierwsi, tylko było więcej tych lokatorów. W danym dniu oddawali mieszkania, kto tam przyjechał był. Także na początek żeśmy się zapoznali już z ludźmi. Było piękne mieszkanie, tyle że puste, no to reszta należała do nas, bo to jeszcze było no, tak w budowie, można powiedzieć, dróg przede wszystkim nie było, ale jakieś tam już sklepy były, a drogi były takie jeszcze, no, prowizoryczne. Także człowiek się cieszył każdą zdobytą rzeczą, a w tym przypadku mieszkaniem, no bo to było bardzo ważne, bo jak się mieszkało i tu i tam, najlepiej jakby było swoje. Piękne, nowe bloki, moje mieszkanie, już czułam tą własność. No i cóż, Boże kochany, trzeba było zaczynać od początku.
nie było samochodów. Jeden samochód stał pod blokiem i było miejsce na wszystko. Także moim zdaniem na takie lata to było bardzo pięknie, bardzo się cieszę i ciągnę te wspomnienia do dziś. Ale nie tęsknię tak jak za swoją miejscowością. Jak to ludzie przyjezdni chcieli się, każdy chciał się poznać kogoś tam, żeby być bliżej, ja wiem, jakieś tam kontakty. Wiadomo, że każdy coś potrzebował, bo wszystkiego brakowało. To tak, żeśmy się zapraszali najpierw na kawę. Kawa, herbatka, ewentualnie jakieś ciastko, no co było kogo stać. A później poznawaliśmy się coraz bliżej, zapraszaliśmy się z biegiem czasu na, głównie na Sylwestra. Do mamy z dzieckiem nie pobiegłam, żeby mi pilnowała, nie, czy tam gdzieś, czy do siostry nawet tam w Rybniku, ale do sąsiadki zawsze. Miasto młodych. I proszę sobie wyobrazić, jak się szło, bo trzeba było tam gdzieś dalej do sklepu, czy do przychodni, czy gdzieś, jak się szło chodnikiem, to się mijało albo z malutkim dzieckiem w wózku, albo ciężarną. Innych ludzi nie było. I że to była masa taka przyjezdnych, którzy może oczekiwali tak samo na mieszkanie. I potem, jak się szło na trójkę, bo pan wie gdzie, to ja naliczyłam kiedyś 26 kobiet w ciąży. Łącznie ze mną. Starszych ludzi nie było. Już jak myśmy się tu przeprowadzili, jak zajechałam na Jastrzębie do koleżanki i szłam ulicą, mówię, matko i córko, dobrze, że wyjechałam, bo tu same starki chodzą, ale same stare. Mało gdzie jakaś ta młoda osoba. I no, to dla mnie w tej chwili jest śmieszne, ale to jest prawdziwe. No. Po prostu, żeśmy się wszystkie postarzały tak, jak tam przyjechały, tak z biegiem czasu wiadomo, że się człowiek zmienia. Jak powstaje kopalnie, dopiero się to wszystko zaczęło zmieniać. No. A ja prawie tak przyjechałem, no tak z tej wioski zrobiło się miasto. No. Takie dostał przywileje na miasto i 60 lat już tu jestem. Przeszło. To już nie ma chleba na Śląsku. Już nie ma. Kopalnie się kończą. Wszystko się kurczy. Dużo ucieka. Co wszystko emeryci, wszystko wraca w swoje strony. Tu już, jak to się mówi, mieszkania zostają puste. To jak człowiek widzi tabliczkę z napisem Strzykocin, nie? 15 lat tam człowiek żył, tam się wychował, nie? No sentyment na pewno już tutaj, nie? Większy. Bo niektórzy wyjeżdżają i mają problemy całe życie, że albo się źle ożeni, albo gdzieś źle robotę znajdzie, albo coś. No a mnie umie się jakoś tak... Poszczęściło mi się, że znalazłem robotę nie tak aż daleko od domu, bo tak mówiąc, niektórzy wyjeżdżają jeszcze dalej. Dużo takich, co przyjechało, myśleli, że od razu zbudują coś, zarobią góry. Padli w kłopoty, bo się wstydzili wracać, bo nie mieli z czym. No ja decyzję podjęłam taką, bo jakbym dalej może rodziców słuchała, to nie wiem. Może by mi za mąż nie wyszła. Tylko siedziałabym, musiałabym robić na wsi. A tak podjęłam decyzję, za mąż pójścia, wyjechałam daleko. Różnie było. A w tej chwili każdy ma swoje życie. Przyzwyczaiłam się. Tu mam swoją rodzinę, jest mi dobrze.
jest mi dobrze. Prawdą jest również, że nie tylko można zauważyć zmiany te wizualne, jak się patrzy na Jastrzębie, ale w kulturze bycia mieszkańców Jastrzębia i sposobie mieszkania. Jeden zasadniczy atut mieszkańców wszystkich Jastrzębia to są mieszkania. Mieszkania są naprawdę komfortowe dla wszystkich. Gaz, woda, światło. To jest oczywiste i ten start życiowy tych wszystkich, którzy związali swój los z węglem, jest łatwiejszy.